Pierwsze Mistrzostwa Polski, jakie się odbyły, były pierwszy tydzień września, 4-6 września w Bochni z Newazy z Jiu-Jitsu, no GEG, gdzie udało mi się zdobyć pierwszy dzień w Newazie złoty medal, a na drugi dzień w no GE srebrny. Następnie miałam tydzień przerwy i w trzecim tygodniu września udało mi się zdobyć wicemistrzostwo Polski w low kicku, gdzie debiutowałam w ringu. Jesteśmy niesamowicie zadowoleni z tego wyniku. Tydzień później byłam w Mysiadle pod Warszawą na Mistrzostwach Polski, trzeci rok z rzędu z kiglajtu w kadetach starszych. Były to ostatnie mistrzostwa Polski w tej kategorii wiekowej, gdzie udało mi się wywalczyć po raz trzeci pod rząd Mistrzostwo Polski. Oraz w pierwszy tydzień października, czyli ostatni miniony weekend, byłam na Mistrzostwach Polski z Jiu-Jitsu w fightingu w Mysłowicach, gdzie udało mi się również wywalczyć Mistrzostwo Polski. Jesteś teraz mistrzynią Polski w ilu odmianach Jiu-Jitsu? W dwóch. W Newazie Gi i w fightingu, a w kickboxingu w formule kicklight. Czy rzeczywiście to jest tak, że te sukcesy uskrzydlają, że apetyt rośnie? Powiem szczerze, że ja staram się swoimi sukcesami okazywać przede wszystkim szacunek trenerom, którzy wkładają w to największą pracę, moim rodzicom, którzy się niesamowicie dla mnie poświęcają, moim sparring partnerom i kolegom z klubu, którzy też mi niesamowicie pomagają na treningach, doradzają, przygotowują mnie do każdych mistrzostw. A czy sukcesy uskrzydlają? Nie powiem, sprawia mi to przyjemność, ale traktuję to jako dodatek do życia, a to, że wychodzi, to może jest właśnie zaleta tego, że nie traktuję tego jako priorytet w życiu. Pokazujesz, że zacząć uprawiać pewną dyscyplinę z ogromnymi sukcesami można w każdym wieku. Wcześniej zawsze dominowało pływanie, gdzie były sukcesy, a w pewnym momencie nagle doszło do jiu-jitsu i jak się okazuje, był to dobry wybór. Jiu-jitsu trenowałam od małego tak naprawdę, jednak nigdy jakoś się w to bardziej nie zagłębiałam. Rodzice mnie zapisali na to ze względu tylko na samoobronę, bo wiadomo, jak to czasami bywa. I chcieli po prostu, żebym sobie umiała poradzić w każdej sytuacji. Natomiast pływanie dalej jest nieodłączną tak naprawdę częścią mojego życia, a jiu-jitsu to jest po prostu pasja i kolejna moja miłość, która doszła gdzieś tam z czasem i pozwala mi się rozwijać w innych kierunkach. Za tobą cykl trudny. A przed tobą w zakresie jiu-jitsu? Aktualnie jesteśmy na etapie głównie roztrenowania, odpoczynku po wszystkich mistrzostwach, po okresie startowym, a później zobaczymy, jak to będzie. Nie wiemy, jak będzie wyglądał kalendarz ze względu na pandemię, która obecnie występuje. Na razie żadnych planów bliżej określonych nie mamy.